Siemanko, elo, elo! Dzisiaj spróbujemy przejść hardcore. Niech będzie. Lecimy hardcore. Dobra, zaczniemy od inżyniera. Hardcore. Zobaczymy, czy ten hardcore faktycznie taki hardcore. Bo może to tylko takie pierdu pierdu. Dlaczego zacząłem od inżyniera? Dlatego, że sobie przy okazji go trochę podekspimy. Prosta sprawa, sobie przy okazji go trochę podekspimy. A na moją ulubioną postać i tak wezmę. Czyli tego całego masakratora. Proste. Zaufajcie mi, ja wiem co robię. No właśnie, ja wiem co robię, zaufajcie mi. Siema koler, elo elo. Jak na hardcore, to w ogóle tego nie poczułem na razie. To się chyba powinno nazywać Lamus mod, tak mi się wydaje. Definitywnie laserek. No i twardziela bierzemy, bo on ma najwyższy poziom. Tak jak mówię, Lamus mod, tak to się powinien nazywać. Siema zaklinaczka, elo elo. Co 20 sekund wzywa wsparcie nalotu, które rzuca 4 bomby. Fajne, ale musimy zacząć od strzelby. To jest ta nowa umiejka, właśnie twardziela. Ale mówię, zacznijmy może od... Musimy zacząć od czegoś prostszego. Kurdek, no kusi, co nie? No dobra, i się namówiłem. Laser też ulepszmy. No ale shotguna trzeba ulepszać. No dobra, ten rzut to coś nowego jest, więc kusi mnie, żeby inwestować, ale bardziej jednak zależy nam na shotgunie i mimo. Kurde, jakie te. Patrzcie na to, jakie zrzuty atomowe, no. No i to jest coś godnego Bladeusza. Zdążę to wziąć? Zdążę. No faktycznie jakby trochę silniejsze te zombie, tak mi się wydaje, na pierwszy rzut oka. Ale minimalnie, nawet tego nie czuję. Dobra, fajnie będzie medyczkę wziąć ogólnie. Oho, bossu jest. Pamiętamy, że to tryb hardcore, więc tutaj żarty się skończyły. Siema Marcinos, siema Flixoneku, elo elo. Myślałem szczerze mówiąc, żeby dzisiaj Wisterkę pograć, ale chyba nie ma zacnej ekipy. Przynajmniej tak jak poprzednio. Medyczkę bierzemy.
Dobra, pamiętamy, że to jest tryb hardcore, więc tutaj. Tutaj nie ma żartów. Bierzemy regenerację zdrowia, żeby szybko regenerować się. Bo wiadomo, to jest ważne. No dobra, no jest minimalnie trudniej, tak jak patrzę. Ale minimalnie. Szansa na trafienie krytyczne? Czy generalnie lepiej tutaj poziom wyżej? Na trafienie krytyczne weźmy szansę, co tam? Oh yeah. Dobra, no musimy minigana odblokować. No i laser też ulepszymy sobie na wyższy poziom, bo wiadomo, głupi nie jesteśmy. Kurde, nie dostaniemy się do tego diamenciku chyba. Nie wiem, jak mielibyśmy to zrobić, jak mam być szczery. Tam jest taki diamencik, do którego chciałem się dostać. Z dodatkowym szybkim expem, ale chyba nie pyknie. O, tutaj widzicie. O, dobra, nie było tematu, bo mam magnes, to się przyciągnę se wszystko. Strzyka w komet weźmiemy, no bo wiadomo, no musimy tutaj jako tako się pozbywać jednak tych zombie. Ta strzyka w komet jest jaki jest, ale lepszy jest niż pistolet, który ona miała na wstępie. Więc myślę, że dostatecznie dobra inwestycja. No i co? Regeneracja życia cały czas, myślicie? No myślę, że regeneracja życia im OP. Rakietnica czy te minigun, jak myślicie? Flick Soneku! 11 miesięcy! Znaczy nie 11 miesięcy, tylko 11 subów chciałem powiedzieć. Sprezentował suba Lery! Lery, masz subiksa! Siema Lery w ogóle! To co, gramy dzisiaj w Wiscerkę? Zobaczę jak reszta ekipy, bo na Bagrumce jestem ustawiony niby o 19, ale coś tam Among go psocił. Kurde, nie wiem teraz. Miałem właśnie sobie kupić, a to widzisz, niespodzianka. Dziękuję ci, Friksoneku. Piąteczka dla ciebie. Minigun, chyba minigun, imo. Minigun. Jakoś mam wrażenie, że bardziej oddaje. Jak jeszcze się tam weźmie ulepszenie do minigana, to jest fajnie. Dobra, zaczyna się robić dosyć ostro. Widzę magnes, ale nie do wzięcia magnes w tym przypadku. Dobra, pamiętamy, że to jest hardcore, to jest najtrudniejszy z trybów. No, legendy opowiadają o tym trybie. Jak zresztą widać, no i nie ma się co oszukiwać. Hardkorowo jest. Zastanawiam się, czy jednak rakietnica nie byłaby lepszą decyzją. Szansa na unik, szansa na trafienie krytyczne, lecimy w to. Szybkość ruchu się tu przyda, oj przyda. Dobra, regeneracja życia, lecimy w turbo regenerację. Mi się wydaje, że to może oddać ostatecznie, wiecie? Tutaj jest fajna rzecz, ale raczej nie dam rady tego zabrać. Dobra, strzyka w komet. Żeby lepsze bronie odblokowała każda z postaci. Widzę właśnie, super doświadczenie. O, dobra, mamy lepszy poziom minigana, of course. Jeszcze lepszy poziom minigana. To zawsze trochę odda.
No widać, że na pewno tutaj widać, że są trochę silniejsze te zombie. Jednak tutaj na tym poziomie. Ale minimalnie. Strzyka w komet, potem zaraz będzie wyższy poziom. No i zaraz w bronie będziemy mieli najwyższy poziom rozwinięty, więc będzie fajnie już. Dobra, widzę tam gdzieś magnes, ale chyba się nie dokoptuje, chociaż... Może się dokoptuje jednak do magnesiku? Proszę bardzo. Jest i magnes. No i mamy florki antidotum. Ona to będzie rzucać. No i myślę, że możemy już te tarcze lecieć. Ta, ona tym generalnie miota. Samą hordę, ponieważ mamy super odporność. O, bomby zrzucane, zwiększamy. Pięknie, żeśmy się przebili, że tak powiem. Przysłowiowo. Szybkostrzelność, dobra, lecimy w to. Pięknie, żeśmy się przebili przez sam środek. Trochę się skupiam na gierce. Coś jeszcze? Okej, okay. Gdzie wysłać, wysili do paczkowania, bo nie mam... Co, o czym gadacie ciekawym? Wymieniacie się jakimiś... Co, ojeju, nic ciekawego. Widać, że też trudniej się exp zdobywa, w sensie hajs zdobywa ogólnie na tym trybie. Nie tyle exp, co hajs się zdobywa trudniej, dużo mniej wypada hajsu. Trochę coś tam wypada, ale jakieś takie biedackie ilości. A widzimy, że tutaj tych zombie, no dużo, to mało powiedziane. Dobra, trochę awał. No, zaczyna się robić niestety bardzo grubo. Do takiego stopnia, że nie kontroluję tego. Dobrze, że mamy super regeneration. No, super regeneracja tutaj chyba odda w tym przypadku, powiem wam. Naprawdę, bo nawet jak nas sakranią, no to w miarę szybko się faktycznie regenerujemy. I można się śmiać lub nie śmiać, ale to może oddać. No, wiadomo, piły wokół nas zawsze coś oddawały. Tutaj nie ma na jak o czym gadać. No dobra, dawaj, ulepszamy to. Te bomby. To jest najlepsza nowa umiejętność naszego potężnego byczka. Tylko, że on zrzuca te bomby tak, że w nikogo nie trafiają zazwyczaj. O kurwa, ale grubo. No, nie powiem, może być ciężko, ale jak to się mówi, YOLO. Będziemy biegać w kółko do usranej śmierci. O kurde, ale w nas wjechał, nie przekminione. Się trochę rozkojarzyłem. Para, na szczęście mamy naprawdę dużą regenerację zdrowia. Ale, o, już dzień, tylko 10 minut? Co? Co? To ma być ten legendarny turbo trudny tryb? S. No i proste. Ja cię kręcę, ale gano, jestem prograczem. No jestem, no jestem.
Szczerze mówiąc, to się lekko zawiodłem. Pod względem poziomu łatwości. Tyle mam do powiedzenia. Troszkę się zawiodłem. Dobra, ogólnie zostało jeszcze tylko tak naprawdę kilka rzeczy do zrobienia. W sensie, mówiąc kilka, mam na myśli, że może nawet całkiem sporo. Czyli na przykład tu między innymi zabij jeszcze ileś zombie trzeba zabić, żeby odblokować kolejny poziom, co nie? No i tu widzimy, że każda z postaci ma coś nowego, co nie? Ten ma na przykład jakieś działko. No i to zostały jedne z ostatnich osiągnięć, jakie zostały. Ale zostało też jeszcze jedno osiągnięcie, które polega na tym, żeby przez 10 minut nie używać żadnych, czego nie używać, żadnych ulepszeń związanych z żeby używać na przykład tylko broni, tak? Chyba tak to szło. Ja przeczytam sobie to. O, tu jest, nie, to jest inne. Przetrwa 10 minut bez ulepszania jakiejkolwiek broni i bez używania umiejętności. 10 minut bez używania umiejętności lub ulepszania broni. To w dwie strony może pójść. No i postaramy się teraz zrobić, bo czemu nie? Zrobimy sobie, nie wiem, medyczką na przykład zaczniemy. Damy tryb nieskończoności. No i co, lecimy, co nie? Dobra, czyli albo, no to co, chyba bez ulepszania jakichkolwiek umiejętności, co nie? Tylko broń dawaj ulepszamy, zobaczymy jak to pyknie. Myślę, że fajny pomysł. Tryb nieskończoności ustawiłem i ulepszamy tylko i wyłącznie broń, bez umiejętności. 10 minut bez broni, to dopiero jest hardcore. Musiałem się zastanowić, która postać ma najlepsze umiejki. Bo przyznam się, że broń oddaje. No ale spróbujmy, ulepszamy tylko broń. Mamy kilka przelosowań. O, strzykawko metr. Strzykawko metr akurat jest, no taki se jest. Akurat uważam, że to jest słaba broń, jako tako. Siema, siema. Właśnie chyba pod względem umiejek ten, no nie wiem, on miał shurikeny jakieś. Ten chyba co zacząłem z nim grać, on jest dobry pod ten, bo on ma te piły. Ciężko stwierdzić, muszę się zastanowić jak to ma, jakie umiejki, się pomyśleć to. Przekminić, grubo przekminić to muszę. No to co, bierzemy sobie standardowo twardziela. Bo wiadomo, on oddaje. Tak i tak uważam. Ulepszamy tylko bronię. Wiadomo, no jak się nie wylosuje, to nie będę ulepszać tylko. Generalnie no 10 minut musimy tak ulepszać tylko bronię, więc no mam nadzieję, że się uda. To nie są umiejętności, co nie? To są ulepszenia. To nie jest jako umiejętność, czy są jako umiejętności. Widzowie, wy jesteście mądrzy. Nie, to chyba nie. Obrażenia krytyczne, plus 10. Ja się nie znam, no wiem, że się nie znasz. Dobra, weźmy dzisiaj modyfikator hajsa, co tam. Tylko broń. Tylko broń ulepszamy. No, niby 10 minut trochę długo, ale myślę, że do ogarnięcia. Tak, a co ma, jaką ma umiejętkę solo? Dobra, no to teraz co bierzemy na trzeciego inżyniera, łowczynię. No łowczyni nie oddaje chyba. Podbijam pytanie. Dobra.
A, ranga suba. Jak to się mówi? Nie wiem. Generalnie miałem kiedyś takiego ziomeczka, co to ogarniał. A ja, jak mam jakiś problem, coś jest źle ustawione, ja nie mogę nadawać w ogóle rangi nawet. Dobra, ogarnę to kiedyś. Zaufaj mi, ogarnę. No, dostaniesz tą rangę, ale muszę to po prostu ogarnąć. A to aktualnie jest nie do wykonania. Cały czas ulepszamy tylko bronię. Jak widać, na razie trafia się wyśmienicie. Ale dlaczego mamy przelosowanie jeszcze, więc też nie jest źle. Ale najgorsze to jest, że to są dopiero 3 minuty, co nie? O kurde, no dobra. Dużo tego nie było. O, szczęście tam było! Ojojoj, co za debil! Nie wziąłem tego, co chciałem. Znaczy, za szybko się pospieszyłem. Powinienem wziąć szczęście. Cztery minuty. 4 minuty ulepszania tylko i wyłącznie broni. No i dobrze na tym wychodzę nawet, I guess. Jeszcze dużo broni mam do ulepszenia. Dobra, trochę się skupiam, więc trochę mniej patrzę na czat teraz, widzowie, moi drodzy, ale jest pełen fokus teraz, bo zaraz będzie 5. minuta tylko na broniach, więc to jest naprawdę ładny wynik. Nie musiałem zrobić ani jednego przelosowania. No ja wiem, no jestem, no nie ma się co oszukiwać, jestem trochę pro, jeśli chodzi o tą grę. Fakt, że gram ciągle tylko na jednej mapie i gra jest bardzo monotonna, ale... No ale cóż, sobie maksuję po prostu, no, po prostu siedzę sobie elegancko maksuję, no co tu dużo gadać. Dobra, weźmy szybkość ruchu, to zawsze oddaje. No i mamy Teslę. Jest i Tesla. Cały czas tylko bronie ulepszamy, ulepszone są. Więc tak jak planowałem. Oho. No i pierwszy raz musimy zrobić przelosowanie. Strzyka w komet. Wyrzutnia albo strzyka w komet, albo wyrzutnia rakiet. No dobra, lecimy wyrzutnia rakiet teraz. Znowu musimy zrobić przelosowanie. Wyrzutnia rakiet. Dobra, no i tu widzimy już pomału, że już musiałem 2 przelosowania zrobić. W sensie nadal to nie jest źle jeszcze. Ale jeszcze trochę i nie będziemy mogli już tego robić, bo zabraknie im przelosowań po prostu. A musimy jeszcze 4 minuty przetrwać. No ale lepsze broni no się też przydadzą, więc to jest takie trochę, wiecie, w dwie strony trochę. Dobra, myślę, że to mogę wziąć. Obrażenia niech będzie, obrażenia broni. Niech będzie. Kurde, nie mogę do tego nawet podejść za bardzo.
Tak jakbym chciał. No, naprawdę tu grubo się porobiło. Oho. Dobra, no i musimy się chyba oszczędzać. Jedno, ostatnie przelosowanie. A jeszcze 3 minuty. Dobra, trudno, oszczędzamy teraz. W sensie, starajmy się nie ulepszać za bardzo siebie, bo przelosowania się kończą. Jakby fajnie, że ulepszyliśmy sobie bronię. No ale wiadomo, no przelosowania się skończą, to trochę przypał. Dobra, te żółte możemy pójść. Dobra, nie biorę tego, muszę 2 minuty jeszcze wytrzymać, wiecie? Więc staramy się wyjątkowo omijać doświadczenie, mimo że teoretycznie jest mi to nie na rękę, to no jednak 2 minuty muszę wytrzymać bez, najlepiej bez doświadczenia. Albo to doświadczenie zdobywać w minimalny sposób. No, bo już tak mało zostało czasu do zrobienia tego. No i wiecie, głupio byłoby nagle nie spełnić zadania, co nie? Więc się przemęczymy troszeczkę. No hajsik to wezmę akurat, bo hajsik nie przeszkadza. Ale hajs staram się omijać. No nie znaczy, wiecie, no nie da się tak w pełni ominąć hajs. Ten hajs gdzieś tam wpada cały czas. Ale no mimo wszystko gdzieś tam ten hajs mocno omijam. A staram się omijać. Dobra, minuta. Niecała. Oho. Kurczę, grubo. Dobra. 30 sekund. Piętnaście sekund. Dobra, 10. O kurde, ale ostro. 5. 4, 3, 2, 1. Ciekawe, czy zaliczy. Zaliczyło. Nice. Dobra, możemy ulepszać. No i pięknie. Mamy kolejne piękne osiągnięcie zrobione. Nie ma to tamto. Ogólnie powiem wam, że wczoraj mi się strasznie podobała ta gra w Easterkę, bym pograł, ale nie wiem, czy będą tego Freaksona, nie ma, on bardzo chciał ze mną zagrać. Nie wiem, czy będą możliwości. O, mrożąca fiolka, bardzo dobrze, zobaczmy jak to działa. Pewnie zamraża.
Co nie ma, poczekajcie, no nic, nie widzę co do mnie piszecie. A, chodzić wam o rangę, no nie mogę, no. Ale może uda się coś ogarnąć. Co sądzisz o tej grze, co ostatnio grałem? A jaką grę grałem ostatnio? Tego robuka? Jakiego robuka? O czym ty gadasz? Nie wiem, wezmę, niech będzie. Nie grałem ostatnio w Robloxa. Laser chcemy, chyba laser lepszy imo. I tak mam już jeden granatnik taki jakby, więc... Mrożące fiolki to taki gze trochę, no ale dobra. Będą mrożące fiolki. Będzie rzucać. Jak ja tu wiecznie mogę biegać. Ta gierka co wczoraj? No ja bym chciał dzisiaj zagrać w sumie, fajnie byłoby. To jest ze sprzątaniem, o to ci chodzi. Ja bym pograł w sprzątanie, tylko nie wiem, nie ma chyba pełnego składu, którego bym chciał z jednej strony, z drugiej strony na 19 być może w bagrumce będziemy grać. A jak będziemy grać w bagrumce, to wtedy na pewno nie. No, chyba że w bagrumce nie będziemy grać, no to wtedy się zobaczy. No, regeneracja jest OP, ale to też sobie poinwestujmy, co tam. Problem jest tylko taki, że to jest już takie trochę... No tu już jest grinding straszny w tej gierce. No ale tak na początek streama to można chwilę pograć. Ale tak, tu już straszny grinding wyczuwam. Szans na trafienie krytyczne, obrażenie krytyczne, no... Ja dziś grałeś sprzątanko? No nice, to fajnie. Możemy pograć dzisiaj w sprzątanko, myślę. Zobaczymy, jak czasowo to zejdzie. No ja bym dzisiaj w sprzątanko też zagrał. A, do 22 dzisiaj, Max. A czemu tak wcześnie wstajesz? Co się dzieje? Sprzątanko, Vistera Clean Up Detail. Kojarzysz taką gierkę zaklinaczka? Bardzo fajna giereczka. Sprzątasz po, no, masowej zagładzie, co się tam wydarzyła właśnie. A czemu mam zagrać w My Friends Neighborhood? No nie wiem, co to jest i pierwszy raz słyszę.
Więc czemu mam zagrać w coś, co, o czym pierwszy raz słyszę? I pytanie od razu jest kiedy? Jakby to był pewny, że zagram. A kupisz mi tą grę? Bo ja nie mam pieniędzy. A pewnie kosztuje milion monet. No dokładnie, teraz biedny jestem. No, ledwo mi stać na wyjazd do Legiona. No właśnie, no to ja nie mam pieniędzy, żeby 125 zł wydać na gierkę, no niestety. Bieda, że tak powiem. No, jestem biedny, Bladeusz, no nie stać mnie, no trudno. Nic się nie da zrobić. Nie stać mnie, to mnie nie stać, no co mam mogę powiedzieć widzowie, moi drodzy. No, a dopiero tutaj wstaję. Dobra, zaraz przeczytam, co tam napisaliście. Co na mnie taka gierka? Ja o 5 rano wstaję do roboty, zaraz po ulubie jestem, nie wiem jak wyczerpałem ten dzień. No będzie ciężko jak Exodus pewnie. Będzie pewnie ciężko. Jak to się mówi? Nie wytrzymasz. Regeneracja, odnowienie umiejętności, szybkostrzelność, lecimy. Szybkostrzelność oddaję. W tym roku niestety, bo zmieniam pracę na początku sierpnia, ojajaj. To widzę, że grubo. Dobra, lecimy w tą bombardowanie już. Aktualne zdrowie, ponowne losowanie, maksymalne zdrowie. Ale takie coś. No trochę mi się to nie podoba, ale wezmę to, bo z tego wszystkiego było i tak najlepsze. Minimalnie wolniej będę się regenerował. No dużej straty nie ma. Zawsze to więcej życia. Dobra, regenerację życia znowu weźmy. Te spadające rakiety z nieba w sumie są takie... takie sobie, jak mam być szczery. Zazwyczaj spadają i tak wtedy, kiedy nie są potrzebne. Więc ta super umiejka nowa naszego bohatera jest taka... no trochę taki wąchoc, szczerze mówiąc. To już to chyba jest lepsze, jak mam być szczery. To daje ilość, zasięg. No dobra, weźmy. No niby często będą spadać, co nie, i większy zasięg mają. Ale no nie wydaje mi się, żeby to jakoś oddawało bardzo. No, może czasem coś tam odda, ale minimalnie. Dobra, mamy kolejną rzecz.
Regenerację, lecimy, wymaksujmy regenerację. Auć, auć, trochę oberwałem. Radzie, jeszcze raz piszę, bo jesteś skupiony i nie odpowiedziałeś. Czy jest szansa, że zagram z tobą w Isterę za 4 lata? Czemu za 4 lata akurat? Boże, jakie beznadziejne. Weź to, usuń od razu. Szansa na unik, dobra. Za 4 lata? Oj, to wątpię. Raczej już nie będę wtedy w to grać, raczej wymaksuję do tego czasu Viscerę, wiesz? Tak obstawiałbym, że Viscerka będzie wymaksowana. Oho, trochę się tutaj zamotałem. No, minigun chyba bardziej by oddał niż ta rakietnica, tak mi się wydaje. Ewidentnie brakuje tutaj szybkiego minigana, który wtedy oddawał. No, ewidentnie. A ta gościuwa rzuca jakieś granaty wąchockie i myśli, że coś zrobi. No całe szczęście, regeneracja zdrowia naprawdę mam na wysokim poziomie. Więc tutaj nie ma się o co przyczepić nawet. Dobra, zastanówmy się. No tak średnio bym powiedział. Ja zamierzam w najbliższym czasie wymaksować teraz Viscerę, bo taki był luźny pomysł, został rzucony. I myślę, że to zrobimy. No, jeszcze chwilę się pobronimy i chyba fajran sobie zrobimy z tej gierki na razie. W sensie, no wiadomo, że fajnie byłoby wymaksować. Trochę jeszcze brakuje do tego, ale... No cóż, od czegoś trzeba zacząć. Dobra, inwestujemy w piłę, którą już powinniśmy dawno zainwestować, bo piłę zawsze oddawały. Do której stream? No trochę będzie trwać, byczku. Nie, że się zaraz kończy. Trochę tam jeszcze, trochę ten stream potrwa, o to się nie może, o to się nie musisz martwić. Ale ciekawe, czy potem będzie tak, że do każdej, bo to jest częsty dostęp, będą dodawać nowe mapy. I ciekawe, czy do każdej mapy będą takie nowe osiągnięcia. No ale to... Ale to zobaczymy, bo tą mapę już stanowczo za długo gramy tymi samymi postaciami. Gdzieś tam wymaksować chcę, ale w sumie będą dodawać nowe mapy i pewnie też nowe osiągnięcia wtedy będą przychodzić. Mam tylko nadzieję, że mój postęp postaci się nie zresetuje wtedy.
No jakby się zresetował, oj, to bym się rozjuszył. Jakby się zresetował mój postęp postaci. Oj, rozjuszyłbym się. No dobra, regeneracja zdrowia jeszcze wyższa podczas ruchu, no dobra. To mamy tak potężną regenerację, tak naprawdę regeneracja zdrowia oddaje, bo ta medyczka obrażeniowo to takie trochę 2 na 10 jest, ale no jednak to, że regeneruje zdrowie tak szybko, to dużo oddaje. Tylko dlatego ją wziąłem w sumie. Kim będzie Bagrooms? No ze starym pianym Gru, z Phoebe, no i całą Amongiem. Tak jest planix. Dobra. No szybko strzelność oddaje, no musi oddawać, bo... Dlatego wtedy minigun mocno oddawał, no ale tak z rakietnicy strzelam. No rakietnica mocne... Mocne 2 na 10. Rakietnica. Tak, tak, bez zmian, z stałą ekipą tutaj Bagroomsy robimy raczej. No nie no, pani z fiolkami to tak szczerze mówiąc to trochę wąchoc. Narzuca te fiolki, ale... No nie powiedziałbym, że to jest jej najmocniejsza strona. Ona tylko tutaj oddaje swoimi umiejętnościami leczniczymi tak naprawdę. Oho, poczekajcie, bo się ostro zrobiło trochę. Ja trochę się rozluźniłem. Znowu. Dobra, regeneracja na najwyższym poziomie. No właśnie, minigana brakuje ewidentnie tutaj. Teraz czuć, że ten minigun by oddał. Ta rakietnica nie robi roboty, co nie? No minigun by tutaj dużo bardziej oddał. Ta. No dobra, chyba to weźmiemy. Obrażenia krytyczne, no niech będzie. Wiecie co jeszcze ewentualnie, no... No bo wiecie, na przykład ta z łuku i ten od tego, od kata, no oni mieli tę jedną przewagę, że te obrażenia krytyczne zwiększali, co nie? I to było OP. Medyczka na przykład leczy, ale pod względem niszczenia, no to faktycznie ten, albo ten od kata się upasował, albo ta łuczniczka, bo tam fajnie mieli te boosty do obrażeń krytycznych ogólnie. No, naprawdę oddawały. No tutaj widzicie, tu ledwo łączę koniec z końcem. Pomimo potężnej regeneracji, no to tak niszczeniowo to jest ciężko. No ale dobra, no regeneracja oddaje trochę, no bo o kurde, chociaż tutaj zaczyna się robić już grubo. No, strasznie szybkie są. My jesteśmy trochę za wolni, mam wrażenie. Przydałoby się jakiś
O kurde, no, o kurde, ale au, 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 no to koniec. No trudno, oficjalnie to nie, widzicie, czyli lepszy, jednak medyczka, medyczka nie oddaje, ewidentnie nie oddaje, ewidentnie nie oddaje. Ewidentnie nie oddała. Dobra, przetrenujmy, of course. Bo trzeba to przetrenować, co nie. Tutaj ogólnie, to jest ogólna regeneracja tutaj daje, co nie. Taka luźna regeneracja ogólna. No, chyba w to pójdę. Regeneracja ogólna. Jak zwiększasz obrażenia krytyczne. Tu, 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 tu. I co mamy jeszcze? 5 mamy. 5 mamy. To coś, co... Na przykład czas odnowienia umiejętności. Znowu tutaj można sobie wytegować. Fajne, no wezmę. No i jedynkę, nic z jedynką nic nie zrobię. Dobra, tak się goś tylko zobaczę, widzicie. I tak, żeby odblokować trzeci poziom, musiałbym jeszcze zabić 12 tysięcy zombie, więc generalnie grinding, grinding, grinding i gigantycznie dużo grindingu i robienia. Jedynie twardzielem się udało mi to zrobić, ale widzimy, że tutaj każdym z nich trzeba... O proszę, Hubi, 1000 bicików, dziękuję ci Hubi, piąteczka, wielkie dzięki. Rozwin ducha. No, ma jakieś tam umiejętności kolejne, ale nada, nawet jeśli to muszę zabić nim 20 tysięcy zombie. Grinding, 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 grinding. Na razie wystarczy.